Do 20, ja do siebie mówię, do 22 gramy. 507 964 253 507 507 964 253. Proszę Państwa, minister Michał Dworczyk, szef KPRM-u, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, taki skrót, był dzisiaj w PR24, w Polskim Radio 24, pytany o wpis byłego premiera, lidera Platformy Obywatelskiej. Może Państwo kojarzą, chodzi o Donalda Tuska. To jest taki wpis, który Tusk zamieścił wczoraj. Ja w ogóle o tym nie wspominałem, dlatego że tam są same kłamstwa. No jakby napisał prawdę, to by była inna rozmowa, to byśmy o tym mówili, ale skoro kłamie, no to cóż to za news. Węgry chcą zablokować sankcje energetyczne przeciw Rosji. PiS chce sprzedać część naszego przemysłu naftowego Węgrom. Kaczyński twierdzi, że w USA są zrobione wybory, a Morawiecki wspiera Le Pen i atakuje Unię. Plany pisane obcym alfabetem, tak napisał Tusk. No i minister Dworczyk dzisiaj powiedział, że premier Tusk już dawno zdezawuował swój autorytet jako polityka poważnego. Dawno już roztrwonił ten autorytet, wypisując na Twitterze takie rzeczy, które mają niewiele wspólnego z rzeczywistością, bądź są niepoważne. Taka polityka twitterowa, w moim przekonaniu, choć w dzisiejszych czasach powszechna, nie przystoi osobom, które sprawują albo sprawowały najważniejsze stanowiska w państwie, zwłaszcza jeśli to jest polityka posługująca się insynuacją czy wprost nieprawdami. Oczywiście, że przez pana ministra Dworczyka przemawia polityczna zawiść, bo Donald Tusk wymyślił taki myk, taki ekonomiczny program ma, taki plan ma, tak? Donald Tusk wymyślił, jak to się ociera co najmniej o Nagrodę Nobla ekonomiczną. Mówię całkiem serio. Donald Tusk wymyślił, jak nas uratować przed inflacją. Uwaga, telekino. Niech Państwo odejdą od tam jakichś przedmiotów z kantami i tak dalej. I proszę nie rzucać niczym w telewizor. Uwaga, telekino, bardzo proszę o ten film. Proszę zwrócić uwagę na piękne okoliczności przyrody, w jakich występuje Donald Tusk. Tylko żeby te okoliczności przyrody nie odwróciły Państwa uwagi od tego, co jest istotą, co jest ideą główną, tym planem, tym jądrem, tym, co wymyślił Tusk. Jak nas uratować od inflacji? Bardzo proszę. Inflacja to nie tylko drożyzna w naszych sklepach. Inflacja także zżera wasze oszczędności. Kiedy trzymacie oszczędności w banku, dostajecie, maksimum 2%. Chociaż kiedy rząd sprzedaje swoje obligacje bankom, dostaje tam około 7%. Kiedy trzymacie pieniądze w domu, tracicie jeszcze więcej. Dlatego chcemy zrobić wszystko, żeby uchronić wasze oszczędności. I każdy Polak będzie mógł pójść do banku i kupić obligacje, które będą oprocentowane tak, jak wysoka będzie inflacja. Taka, żebyście ze swoich oszczędności niczego nie stracili w czasie, kiedy szaleje drożyzna. Do wysokości 50 tysięcy złotych każdy będzie mógł tak bezpiecznie ulokować w tych obligacjach swoje pieniądze. Jak ja się uspokoiłem, jak sobie to obejrzałem, usłyszałem. Wprawdzie, na pewno Państwu dobrze znany, Józef Bąk. Kojarzą Państwo Józefa Bąka, prawda? Wprawdzie Józef Bąk powiedział, że to jest lipa, ale on o Amber Gold, ten Józef Bąk, to też tak mówił, że to lipa. Pan Roman z Bukowic jest z nami. Kłaniam się, panie Romanie. Tak, się pan Roman z Bukowic odezwał. Jak przyszło, co do czego. No nic, proszę państwa, kontynuując, coś zrzuciło. Przepraszamy bardzo, siła wyższa. Kontynuując ten temat ekonomiczny, bo epidemia koronawirusa, a następnie wstrzymywanie dostaw surowców przez Władimira Putina, który przygotowywał się do wojny, wywołały rekordową inflację w całej Europie. Tak przeczytałem na portalu TVP Info Zlikwidować. Posłowie Platformy Obywatelskiej w odpowiedzi zapowiedzieli 20% podwyżkę dla pracowników budżetówki, czyli między innymi nauczycieli, pielęgniarek, urzędników i tak dalej. No i ta propozycja się nie wszystkim spodobała. Nawet sprzyjająca tej totalnej opozycji Gazeta Wyborcza napisała, że te nowe pomysły Tuska
to one by spowodowały eksplozję inflacji. A Leszek Balcerowicz zapytał, skąd Platforma weźmie te pieniądze. Poproszony o komentarz do tych pomysłów Tomasz Siemoniak, no jakby nie było, wiceszef Platformy, powiedział, że on się nie zajmuje ekonomią, ale że ufa partyjnej koleżance Izabeli Leszczynie, która na pewno dobrze to policzyła. No i głos po tym zabrała sama pani poseł Leszczyna. Tylko no, nie chciałbym państwa irytować ponad miarę. Przepraszam, kto czeka? Bo nie dosłyszę. A pan Roman z Bukowic, udało się, tak? Halo, panie Romanie. Halo? Słucham pana. Słyszy mnie Słucham pan? Pana. Tak. Halo, chodzi o to, no ja tu chciałem podziękować panu, że tak ciekawy program prowadzi, ale ja mnie takie pytania dręczą. No, jak to opozycja totalna może być w Polsce legalną i tą no, opozycją? No to dla mnie to jest tak, jakby faszyzm był. No przecież to totalna, to widać to wszystko, że oni działają na szkodę naszego państwa. No tam już tam ci eurodeputowani i tak dalej. No a weźmy jeszcze taką sprawę no z tą katastrofą, czy tam zamachem smoleńskim. No to przecież pan Tusk to już powinien według mnie, według tego raportu, co pan Macierewicz dostarczył, to już powinien być chyba już pod kluczem, że tak powiem. Halo? Słyszy pan? Tak, panie Romanie. Ja mogę panu tylko odpowiedzieć słowami Bolka. Bolek kiedyś powiedział, ja to często powtarzam, że miała być demokracja, a tu każdy mówi, co chce. No. Nie, no to demokracja na tym polega, no ale to są w pewnych granicach, to może być tylko. No na razie to jest w tych granicach właśnie i musimy z tym jakoś żyć. Bardzo uprzejmie dziękuję. Kłaniam się, pozdrawiam. No ja również dziękuję i... Zdrowia, proszę. Panie Romanie. Wszystkiego dobrego. No. Wracając do tej Leszczyny. Ej, powiedziała tak, tylko no spokojnie. Wydatkiem budżetowym jest tylko jedna z naszych propozycji, czyli 20% podwyżka dla sfery budżetowej. Rzeczywiście jest to wydatek, ale według naszych wyliczeń w całości może być on pokryty przez tak zwany podatek inflacyjny. Czyli to wszystko, co Polacy oddadzą do budżetu ponad to, co rząd zaplanował w ustawie budżetowej. Tak powiedziała pani Izabela Leszczyna w Polskim Radio i dodała, że ustawa przewidywała inflację na poziomie 3,3%. Wszyscy już wiedzą, że inflacja będzie dwucyfrowa, to znaczy, że dziesiątki miliardów złotych więcej zapłacimy w podatku VAT w sklepach, ale także w innych podatkach. Komentarze po tym, co powiedziała pani Izabela Leszczyna, której tak ufa wiceszef Platformy Tomasz Siemoniak, że ona to wszystko ma policzone i wie, co mówi, no są naprawdę bezlitosne. Wygląda na to, że hiperinflacja jest najlepszą drogą do dobrobytu na przykład. Albo kiedyś media wreszcie ujawnią, kto z kierownictwa Platformy tak strasznie nienawidzi Leszczyny, że kazał jej występować w mediach i udawać, że potrafi dodawać w zakresie 1,20. Nawet sam Leszek Balcerowicz nie wytrzymał i na Twitterze napisał tak. Dziś u Jacka Żakowskiego w TOK FM występowała Izabela Leszczyna, podobno główna ekonomistka PO. Nie padły najważniejsze pytania. Ile miliardów z budżetu będzie kosztować obiecane 20% podwyżki dla sfery budżetowej i skąd Platforma weźmie na to pieniądze? Pytam publicznie. Proszę nie kręcić. No kochany, jak oni się odpowiedzą. No tak jakby niczego nie rozumiał. No chodzi tylko o to, żeby, jak to było, że jak się dwa razy obieca, to tak jakby się raz dało i tak dalej. Proszę państwa, ja mam takie informacje nie dotyczące spraw bardzo poważnych, ale one są ważne. Dlaczego? Dlatego, że przewodniczący All England Club poinformował, że tenisiści z Rosji i z Białorusi nie zagrają w tym roku na kortach Wimbledonu. Wimbledon się rozpocznie 27 czerwca, potrwa do 10 lipca. To jest najstarszy tenisowy turniej
turniej na świecie i organizatorzy poinformowali, że ze względu na agresję Rosji na Ukrainie tenisiści z Rosji i z Białorusi nie będą mogli sobie pograć w tenisa na Wimbledonie w tym roku. Zdajemy sobie sprawę, że jest to trudne dla dotkniętych osób. Ze smutkiem stwierdzamy, że będą one cierpieć za działania przywódców rosyjskiego reżimu, tak powiedział Ian Hewitt, przewodniczący All England Clubu, którego cytuje serwis Rzepy. Portal Rzepy. Bardzo uważnie rozważyliśmy alternatywne środki, które mogą zostać podjęte w ramach wytycznych rządu brytyjskiego, ale biorąc pod uwagę wysoką rangę mistrzostw, znaczenie niedopuszczenia do tego, aby sport był wykorzystywany do promowania rosyjskiego reżimu, a także nasze szersze obawy o bezpieczeństwo publiczności i zawodników, w tym ich rodzin, nie uważamy, aby opłacalne było kontynuowanie działań na innych zasadach podczas mistrzostw. Czyli podczas turnieju. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, skomentował tę decyzję organizatorów. Czynienie sportowców ofiarami jakichś politycznych uprzedzeń, intryg, wrogich działań wobec naszego kraju jest nie do przyjęcia. Można tylko wyrazić ubolewanie z tego powodu. Fantastyczna decyzja. Fantastyczna decyzja. Gratulacje, bo słychać po tej reakcji Pieskowa, jak to mocno zabolało. Oby tak wszyscy, jeżeli chodzi o ten sport, się zachowywali, jak się zachowali ci organizatorzy Wimbledonu. Jest jeszcze jedna dobra wiadomość w kategorii i dziedzinie sport, ale to za chwilę. Przepraszam bardzo, że z Opolskiego usłyszałem, ale kto z Opolskiego? Pan Janusz z Dolnego Śląska. Kłaniam się, panie Januszu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słyszymy się? Tak, słyszę pana. Proszę mówić, tak, muszę przyznać, że ciężko się do pana dodzwonić, chciałbym zwrócić uwagę, wie pan, na jeden patent. Co mnie zaskakuje wśród mediów, dziennikarzy, którzy w tej chwili, ja rozumiem, wszyscy są w pracy, muszą zarobić, nie? Ale tacy ludzie jak prezydenci i premierzy, oni już swoje zrobili, się wypalili i powinni siedzieć gdzieś na zapiecku i ewentualnie się przyglądać, a nie w tej chwili wymądrzać się. Bo to jest, wie pan, nawet teraz ci pseudospecjaliści, którzy wypowiadają się często i gęsto w sprawie tego zamieszania na Ukrainie, to wie pan, bardzo fajnie się prowadzi wojnę z zabiórka, a inaczej to trzeba zrobić w polu, prawda? Do głowy by mi nie przyszło, szczerze mówiąc, żeby nazwać to, co się dzieje na Ukrainie, zamieszaniem, ale słucham pana. Przepraszam, bo użyłem niewłaściwego... Nie, spokojnie. Użyłem niewłaściwego określenia. To jest po prostu normalna napaść, normalny mord. Ale o których pan mówi prezydentach i premierach? O byłych prezydentach i premierach, którzy się... Tak, jest taki program, prezydenci i premierzy. A i nie, tam... to błagam, panie Januszu. Ludzie skompromitowani. Niech pan sobie przypomni historię pana prezydenta... Nie, przepraszam, on był kanclerzem Niemiec, któremu udowodniono, że jego partię finansowała gdzieś tam, ktoś tam. Facet znikł. Nie ma go. Nie. To, i nie wymąża się. I nie kasuje sobie jeszcze kasy. Bo podejrzewam, ci panowie za każdy udział w takim programie też pobierają swoje... Tam są prezydenci i premierzy z tej jednej opcji, czyli to jest taki... Przegląd tego całego lewactwa prowadzi to pan redaktor Gugała. To jak pan to ogląda, niech pan to ogląda jak kabaret, bo to jest jedyny sposób, żeby człowieka w szlak nie trafił. Ale proszę pana, ci ludzie nakręcają świadomość nie wszystkich innych, którzy nie potrafią tego oglądać jako kabaret. Zgadza się. Jest to szkodliwe, ale no co zrobić? No. Bardzo uprzejmie dziękuję, panie Januszu. Pozdrawiam serdecznie. Serdecznie dzięki. Ja cały czas mówię o tym, że Polacy to jest mądry naród i takimi tam numerami, jak właśnie ta propaganda
lejąca się przy okazji tego typu show, jak ten, o którym pan Janusz wspominał, to większej krzywdy tu się tym Polakom, rodakom nie zrobi. Natomiast no, dekomunizacja by się nam przydała nie tylko jeżeli chodzi o pomniki. Przydałaby się również i w tej sprawie. Proszę państwa, ja powiedziałem, że ta wiadomość dotycząca Wimbledonu to nie jest jedyna dobra wiadomość z tego działu sportowego. Proszę sobie wyobrazić, że nagle, no tak to jest w życiu, objawił się absolutny, szczególny talent. Wyjątkowy, specjalny. W kadrze u Adama Nawałki występował Peszko niejaki. On tam w te gałę to tak, no można to różnie oceniać, ale nie dlatego występował, że dobrze grał w piłkę, bo takiego co prosto kopnie to nie trudno znaleźć. Natomiast miał taką cechę, że tworzył wyjątkową atmosferę, miał nawet ksywę atmosferowicz, ten Peszko. A szczególnie zadowolony był nasz pan kapitan Robert Lewandowski, jak Peszko był na zgrupowaniach i był w kadrze, bo potrafił rozbawić Roberta Lewandowskiego jak nikt inny. Proszę sobie wyobrazić, że absolutnie nagle i nieoczekiwanie przed Czesławem Michniewiczem pojawiła się niepowtarzalna szansa, żeby atmosfera w naszej kadrze nareszcie była taka, jaka powinna być. Ja powiem tylko dwa słowa telekino. Uwaga. Ksiądz biskup. Szczęść Boże, witam serdecznie. Miło mi przedstawić państwu księdza biskupa Stanisława Jamrozka, biskupa pomocniczego diecezji przemyskiej. I dla księdza biskupa mamy specjalny challenge, wyjątkowe zadanie. A jakie? Zachęcam do modlitwy o powołania. Tak ważne jest, żebyśmy właśnie na tej modlitwie trwali, bo Jezus mówi, że prosi Pana żniwa, żeby odprawił robotników na swoje żniwo. Dlatego ja będę podbijał piłkę i tyle razy, ile podbiję, macie właśnie odmówić zdrowaście intencji powołań. Dlatego zachęcam i o to też proszę. Tak więc liczymy, ile razy ksiądz biskup odbije piłkę. Trzeba odmówić, bo było 50. Ponad 50 cały różaniec z intencją powołania. I oczywiście zapraszamy do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Bóg zapłać księdzu biskupowi, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przypominam, że chodziło o intencję powołań. I to jest zadanie dla pana cenera Michniewicza. Proszę państwa, jak wynika z badania pracowni Social Changes na zlecenie portalu W Polityce, Polacy w odpowiedzi na pytanie, czy według pani pana reprezentacja Polski w piłce nożnej ma szansę na sukces w Mistrzostwach Świata w Katarze i zdobycie medalu, odpowiadają 34%, że ma i 45%, że nie ma. Na całe szczęście ja nie muszę tego komentować, bo to jest koniec tego programu. Bardzo uprzejmie dziękuję, proszę na siebie uważać. Do zobaczenia, do usłyszenia, do jutra.